Hej, hej, witam was wszystkich serdecznie, Tyrill z tej strony. W dzisiejszym filmie przybliżymy sobie temat zbiorników holenderskich. Film ten będzie wstępem do krótkiej serii filmów, w której omówię obecne nurty akwarystyczne. Mam nadzieję, że seria przypadnie wam do gustu. Jak już wspomniałem, dziś skupimy się na zbiornikach holenderskich. Moim zdaniem ostatnio trochę zapomnianych, wypchniętych poprzez napływające nowe nurty akwarystyki. Akwarystyka holenderska znana jest wodnym pasjonatom od bardzo dawna. Pierwsze takie określenia, które udało mi się znaleźć, datowane są już na 1930 rok. Często holenderskie zbiorniki kojarzą się po prostu ze zbiornikami obsadzonymi roślinami, co nie do końca jest prawdą. Nie każdy mocno zarośnięty zbiornik jest w tym stylu. Zbiornik holenderski cechuje się szeregiem dość surowych zasad oraz reguł, które w skrócie postaram się wam tutaj przybliżyć. Przede wszystkim cecha, którą większość z nas kojarzy, czyli niebywały przepych oraz bogactwo różnorodnych gatunków roślin, które jednak muszą być posadzone oraz dobrane według określonych zasad. W pobliżu siebie nie sadzimy gatunków o podobnym kształcie liści. Należy unikać grupowania roślin o podobnej barwie. Sadzimy obok siebie rośliny o różnej wielkości, tak aby uniknąć symetrii przy planowaniu całej kompozycji. Jeden gatunek rośliny umieszczamy tylko w jednym miejscu. Dodatkowo, zdaniem wielu akwarystów kultywujących ten nurt, należy spełnić jeszcze kilka warunków. Stworzyć mocne punkty kompozycji. Punkty szczególnie przykuwające wzrok patrzącego na akwarium. Można wykonać pejzaż Alei Ledejskiej lub Polanki. Aleja Ledejska to nic innego jak ścieżka przeżywająca roślinną kompozycję. Szersza z przodu zbiornika i wąższa z tyłu, co stworzy efekt głębi. Można utworzyć czarne dziury, element kompozycji mający na celu utworzenie dodatkowej głębi. Zacienione miejsce uniemożliwi patrzącemu dostęp do wybranej przez tworzącego akwarium części zbiornika. Można również zastosować kępy oraz parawany. Są to odpowiednio poprzycinane rośliny. Można również zastosować skośne elementy sytuowania dekoracji. Kolejny element mający na celu zwiększyć głębię. W ułatwieniu uzyskaniu odpowiedniej kompozycji najlepiej wybierać zbiorniki jak najdłuższe, a nie za wysokie. Wysokość nie powinna przekraczać 45-60 cm. Wybierając dekoracje do akwarium, trzeba posiłkować się wcześniej wspomnianymi kryteriami. Najłatwiej, ogólnie mówiąc, unikać symetrii. Możemy użyć korzenia czy też kamienia, lecz tylko w jednym miejscu. Oczywiście używanie dekoracji w stylu ozdobnych stateczków czy też innych sztucznych elementów odpada. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt do zbiornika, to nie ma tutaj jakichś szczególnych upodobań. Można z powodzeniem stosować wszystko, co jest przeznaczone do każdego innego stylu akwarystycznego. Należy jednak pamiętać o mocnym oświetleniu, co jest oczywiste z uwagi na wymaganą dużą ilość roślin. No chyba, że do obsadzenia użyjemy roślin mało wymagających, które nie potrzebują tego światła aż tak wiele. Oczywiście, jak to akwarium, to należy również zastanowić się nad odpowiednimi rybami. Jednak te w przypadku zbiorników tego typu grają drugoplanową rolę. Aczkolwiek nie oznacza to, że możemy wybrać obojętnie jakie gatunki i nie dbać o nie. Wybrane ryby, podobnie jak przy wyborze dekoracji, czy też roślin, powinny się od siebie różnić kolorem, wielkością, czy też kształtem. Oczywiście gatunki należy wybrać tak, aby mogły ze sobą współżyć. Należy również pamiętać o obsadzeniu wszystkich trzech stref zbiornika: przypowierzchniową, środkową oraz denną. Utrzymanie zbiornika w stylu holenderskim jest dość trudne. Z uwagi na ilość czasu oraz uwagi, którą wymaga od nas szkło, aby utrzymać zbiornik w odpowiedniej harmonii, utrzymując go według wspomnianych wcześniej kryteriów. Pomijając zabiegi, które należy wykonywać w każdym ze stylów akwarystycznych, tutaj szczególną uwagę należy przykuć do skracania roślin. Czasem należy nawet to robić kilka razy w tygodniu. Osobiście kilka razy podjąłem się próbę z założenia zbiornika według wyżej wspomnianych zasad. Jak na razie, mimo mocno zarośniętych zbiorników, nie udało mi się spełnić wszystkich kryteriów. Ciekaw jestem, czy wy już próbowaliście i z jakim skutkiem. Dajcie znać w komentarzach.
W filmie, poza moim zbiornikiem, mogliście zobaczyć również akwarium od Mokrych Łapsk, epoki akwariowej oraz dwóch członków mojej grupy na Facebooku, Monika, Paweł Jancz oraz Koka. Wszystkim tym osobom bardzo dziękuję za ich udostępnienie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Tyrila.